zobaczyć, jak to jest. No pytanie, które mi zadano, to czy należy zmienić przepisy pod rzeczywistość, czy rzeczywistość zmienić pod przepisy? Ja na to nie mam dobrej odpowiedzi, bo to, co zaraz też opowiem, dotyczy takiej sytuacji, która funkcjonuje na co dzień, jesteśmy do niej przyzwyczajeni. I należy rzeczywiście w związku z tym, że w wielu przypadkach jest tak, że nasze osiedla, sołectwa zajmują się głównie animacją. I teraz jakby festyny, imprezy okolicznościowe, Andrzejki, Dzień Kobiet, dożynki. Znaczy to w wielu przypadkach to jest rola tych jednostek pomocniczych, czy to na terenach, na obszarach wiejskich, czy na obszarach miejskich. Znaczy nie ma znaczenia, jakaś taka aktywność. Co do istoty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednostek pomocniczych, to one nie są aktywizacji. Znaczy żadne osiedle, żadne sołectwo nie jest od tego, żeby być aktywne, żeby zajmowało się aktywnością jakąkolwiek społeczną. I tak naprawdę podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, po co one są, to się ustawodawca to wprost wskazał. Jednostka pomocnicza wyłącznie jest po to, żeby wykonywać zadania gminy. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli jest jakaś grupa mieszkańców na obszarze danej gminy, którzy chcieliby, znaczy mają na tyle odwagi, ale też jakiegoś czasu i siły, że chcą przejąć jakieś zadanie własne gminy do realizacji, na przykład w zakresie kultury. I wtedy powołuje się jednostkę pomocniczą, która jakby z artykułu 7 ustawy o samorządzie gminnym bierze się kopiuj w klej zadanie własnej gminy i się przenosi to do statutu danej jednostki pomocniczej. One są wyłącznie po to, są jednostki pomocnicze, żeby wykonywać zadania gminy. Czyli tak naprawdę gmina mówi, oddaje swoje zadanie w jakimś zakresie, bo ono lepiej będzie wykorzystywane na mniej, realizowane na mniejszym obszarze, na tym obszarze sołectwa czy osiedla. To jest kluczowe, jest to, co może uciec w ogóle z takiego myślenia o osiedlach i sołectwach, to jest to, że jeżeli zostanie to zadanie przekazane, znaczy to jest w ogóle, znaczy musi być przekazane i to zadanie ląduje w sołectwie, to decyzje o tym, jak to zadanie będzie realizowane przez stronę pracowników samorządowych, jakby wypływa z sołectwa czy osiedla. To sołectwo i osiedle decyduje, co, kiedy i jak ma być zrobione. Nie na poziomie, jakby to jest odwrócenie całej piramidy, bym tak powiedział. Nie decyduje wtedy w zakresie tego zadania wójt, burmistrz, prezydent czy urzędnicy, czy tylko u Daniela nic nie ma, czy ja sobie... Okej. Okay. Zatem jakby na najprostszy przykład, zieleń. Oddajemy zadanie, gmina przekazuje zadanie do sołectwa w zakresie zieleni. Do sołectwa, bo jest najłatwiej to odpowiedzieć. I sołectwo ma w statucie wpisane, że zajmuje się terenami, zielenią. W związku z tym to sołectwo decyduje o tym, kiedy co będzie skoszone. Co z odpowiedzialnością finansową przed RIO? Odpowiada tak naprawdę ta strona administracyjna. Oczywiście za kwestie finansowe odpowiada regionalny, się odpowiada organ wykonawczy za budżet. Znaczy, no to jest, to jakby nie ma obowiązku powoływania tych jednostek pomocniczych. Natomiast jeżeli się powołuje jednostki pomocnicze, to aparat administracyjny, wójt, burmistrz, prezydent, aparat administracyjny ma wspomagać sołectwo. To nie jest tak, że to sołectwo już teraz jest autonomiczną jednostką, na mapie, bym powiedział, świata, natomiast jakby proces decyzyjny w zakresie zadań przekazanych jest oddany do sołectwa. I jakby wtedy rola wójta, burmistrza, prezydenta i aparatu administracyjnego, samorządowego jest to, żeby wykonać to zadanie zgodnie z przepisami. Bo tak naprawdę, no to jest trochę na takiej zasadzie, bym powiedział, na zasadzie wójta, burmistrza, prezydenta. No przecież wójt, burmistrz, prezydent nie ma pojęcia o wszystkich dziedzinach funkcjonowania czy zadań własnej gminy. To się wydaje, no się mówi, na przykład powiedzmy w jakimś takim w historii, która jest hipotetyczna, ale też powiedziałbym taka laboratoryjna. Wójt mówi, czy burmistrz, prezydent, należy zrobić to. I rolą administracji zatrudnionej w aparacie urzędniczym jest to, żeby to wykonać zgodnie z przepisami. Natomiast jak wójt czy burmistrz, prezydent nie ma kompletnie pojęcia, jak dana dziedzina co do każdego szczegółu funkcjonuje.
ale ten proces jest jakby odkreślony, oddany na dół. Oddany na dół, czyli w ten sposób, że to sołectwo decyduje, czy to organ wykonawczy, czy uchwałodawczy na poziomie sołectwa, czy osiedla decyduje o jakiejś dziedzinie, czy ma być zrobione, natomiast aparat urzędniczy włącznie z wójtem, burmistrzem, prezydentem ma to zrealizować zgodnie z przepisami. Chyba, że to jest niemożliwe, no to też jest kwestia edukacji i wskazywania, że to nie jest możliwe. No trochę na takiej zasadzie teraz też urzędnicy nie będą wykonywali rzeczy, które są niezgodne z prawem. Zatem mamy tak, jakby kluczowa zasada. Jeżeli decydujesz się powołać jednostki pomocnicze, to bezwzględnie musisz dać im zadania. Jak nie dasz im zadań, to tak naprawdę taka jednostka pomocnicza jest niepowołana, kręci się kółko, zaraz o tym będzie. Zatem jakby w zasadzie powinniśmy zrobić pierwsze zadanie w czasie po tym spotkaniu. Biorę statut mojego sołectwa, osiedla i patrzę, jakie te zadania wykonuję. To nie są zadania, te zadania w kwestii funkcjonowania sołectwa nie są ogólnobrzmiące. Tutaj jest pytanie od Kamila. To są zadania, tak naprawdę należałoby, najprostsze działanie to jest takie. Biorę artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym i patrzę, czy to, co jest wpisane do statutu mojego sołectwa czy osiedla, to są te przepisy, które wskazane są w tym artykule 7 ustawy o samorządzie gminnym. Jakby to najprostsze, że to nie są jakby, że zadaniem sołectwa jest, żeby byli wszyscy szczęśliwi. Szczęśliwość. I to jest generalnie, to mają być zadania własne oddane do sołectwa. Zatem jakby w tej warstwie to jest ważne. I to jest jakby bezwzględna rzecz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sołectw czy osiedli. Jakby pierwsze myślenie jest o tym, że jeżeli powołujesz te sołectwa czy osiedla, to musisz im dać zadania. Nie przekazanie zadań powoduje to, że taka jednostka pomocnicza jest źle powołana. No się to nie jest zadanie. To tak jakby powiedzieć, że gmina zajmuje się ważnymi sprawami. No się to oczywiście, gmina zajmuje się tymi zadaniami, które są ważne dla wspólnoty, ale więc jakby kwestia, to nie jest zadanie własne gminy. Tak, każdy statut może być zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo to zaraz powiem, jak powstają, a z drugiej strony ewentualnie można sygnalizować wojewodzie. Ważne jest to, czyli jakby decydujemy się, że lepiej zadania będą wykonywane, zadania własne gminy na poziomie, będą lepiej wykonywane na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, ale na poziomie sołectw czy osiedli. Ważne jest to, że powołanie sołectw i osiedli, czy jednostek pomocniczych wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych i też jakby statuty. Statut każdej jednostki pomocniczej musi podlegać konsultacjom społecznym. Zarówno zmiana tego statutu, jak i w ogóle nadanie statutu jednostce pomocniczej, zawsze muszą być konsultacje społeczne. Jednocześnie ważne jest to, że jeżeli chodzi o te kwestie związane z funkcjonowaniem sołectw i osiedli, to na terenie cała gmina nie musi być podzielona równo na jednostki pomocnicze. Nie trzeba zrobić całej siatki. Może być, jak mamy całą gminę czy miasto, to może być tak, że jest tylko jeden mały obszar, to będzie jedyna jednostka pomocnicza na obszarze miasta czy gminy. Znaczy nie trzeba, nie, jak się decyduje gmina wyodrębnić jednostki pomocnicze, to nie musi być tak, że mamy tych jednostek po prostu cała gmina czy miasto jest podzielone. Może być na zachodniej części gminy może być jedna, na wschodniej części może być jedna i to będą dwie, a pozostała część gminy nie jest podzielona na jednostki pomocnicze. Bo możliwość powołania jednostek pomocniczych jest dobrowolna, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, no to musisz pamiętać o tym, tak naprawdę ustawodawca powiedział organom gminy, musicie pamiętać o tym, że oddajecie swoje zadania, więc musi być przekonanie co do tego, że decydujemy się na przekazanie tych zadań. I to jest jakby kluczowe, czyli jak na pytanie, po co są jednostki pomocnicze, one są wyłącznie po to, żeby wykonywać zadania własne gminy. Nie ma znaczenia, i jeszcze do tego powiem, jak chce gmina w jaki sposób integrować, animować społeczność lokalną, to niech to robią albo społeczność lokalna sama, albo organizacje pozarządowe, czy jakiś inny mechanizm. Osiedla i sołectwa nie są po to. Jak się po prostu są, to jest część aparatu administracji, bym tak powiedział, część administracji, tam mają być zadania.
Ale co jest, jeszcze powtórzę to, jak już przekażesz zadania, to decyzja, jak te zadania mają być wykonywane i kiedy, zapada od dołu tak naprawdę, czy od góry, no jeżeli uznamy, że suwerenem jest, nie uznamy, tylko jakby będziemy poprawnie myśleli, że suwerenem jest naród, to tak naprawdę to jest jakby przywrócenie procesu decyzyjnego, że to nie jest kwestia podejmowania decyzji na poziomie centralnie gminy, tylko lokalnie to ludzie podejmują i to ma być zrealizowane. To jest bardzo fajne. Ja mam takie w ogóle przekonanie, że jeżeli sołectwa i osiedla by funkcjonowały zgodnie z prawem, to nie potrzebujemy żadnych budżetów obywatelskich, żadnych innych mechanizmów, które nam mają życie zrobić łatwiejszym, jeżeli chodzi o współdecydowanie i zarządzanie w ogóle, czy włączanie się w decydowanie. Bo jeżeli w moim najbliższym otoczeniu byłoby dobrze funkcjonujące osiedle czy sołectwo, to tak naprawdę ja będę decydował, uczestnicząc w funkcjonowaniu tych jednostek pomocniczych, w tym jak będzie w moim otoczeniu. Czyli to jest w ogóle kapitalne, jeżeli chodzi o myślenie, zupełnie odwrotnie. Wiem, że nie widzicie prezentacji, ale ja ją widzę na małym podglądzie, w związku z tym będę sobie przełączał. O, proszę bardzo, teraz się załadowało, raz, dwa. Zatem tak, zadania do jednostek pomocniczych muszą być, uchwalenie statutów wymaga konsultacji społecznych. Ważne jest to, że ta budowa jednostek pomocniczych na poziomie gminy, poza tym, że tak jak powiedziałem, że mogą, nie trzeba całej gminy podzielić siatką jednostek pomocniczych, to w ustawie są wskazane trzy nazwy dla jednostek pomocniczych: sołectwa, dzielnice i osiedla. Najczęściej jest tak, że dzielnice i osiedla, a i te nazwy zamiennie funkcjonują. To nie jest tak, że któraś jest wyższa, niższa, czy jakaś ma inną rangę. To jest tak, oczywiście historycznie się przyjęło, że sołectwa są na terenie gmin wiejskich. Natomiast jeżeli są gminy wiejsko-miejskie, to nie ma przeszkód, żeby było sołectwo, żeby miasto, które jest jakby siedzibą władz, może być też sołectwem. To jest jedna ważna rzecz. Ale może być tak zrobione, że podzielimy, zdecydujemy o tym, że będzie kilka jednostek pomocniczych, kilka rodzajów jednostek pomocniczych w danej gminie. Może być tak, że zaczynamy od ulicy. Ulica jest jednostką pomocniczą, jakiś mały obszar jest jednostką pomocniczą. Nad ulicą jest kwartał, nad kwartałem jest osiedle, a nad osiedlem jest dzielnica. Więc można tak nawet podzielić, że nie tylko jakby poziomo gminę na jednostki pomocnicze, ale można też podzielić można podzielić po prostu góra-dół, bym powiedział, że jakby skupiające po kolei. Więc tak naprawdę tu ustawodawca zostawił kompletną dowolność. Znaczy, uregulujcie sobie te kwestie funkcjonowania jednostek pomocniczych jak chcecie, w zakresie zadań przekazanych, jak i w zakresie układu tego, jak to ma wyglądać. No i też jest jeszcze bardzo ważne, że ja powiedziałem to ostatnio, może zaraz powiem o statutach jeszcze, to przy statutach. Czy są jakieś pytania na tym etapie? Tam było, i teraz się znowu nie załaduje, ale to tak w tych czasach to nie jest, to akurat jeżeli chodzi o system tej webinaru click meetingu, to w tej chwili pracują nad rozwiązaniami. W związku z tym, że jest więcej osób, które użytkuje, to są kłopoty. Jeżeli chodzi jeszcze o te statuty, to powiem jedną taką rzecz ważną, to trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, do tego, że każda jednostka pomocnicza ma osobny statut i zadania w tym przekazane przez gminę w każdym statucie mogą być inne. Jedno sołectwo czy osiedle może zajmować się kulturą, drugie może się zajmować zielenią, trzecie może się zajmować sportem, więc tak naprawdę to też jest dowolność. No to jest trochę od tego, jakie mieszkańcy mają potrzeby, na co są gotowi, jakie są zasoby na obszarze danej jednostki pomocniczej, więc to jest ważne. Pytania? Pan Przemysław pisze, to ja się napiję w tym czasie. Zrobimy chwilę przerwy. Kółko się kręci. Mam nadzieję, że nie usypia was to kółko na środku. To zacznę od tego, proszę pisać pytania, a ja zacznę od tego, to jakby tego, co pan Przemysław napisał. To jedna rzecz jest taka, no to jest ten kłopot, popadliśmy trochę w takim,
ślepy bym powiedział, nie wiem jak to powiedzieć, padliśmy w jakąś taką historię, która jest w ogóle znacząca dla Polski, że jeżeli jest jakieś rozwiązanie, które niby ma zwiększać obywatelskość albo w ogóle działanie, to wszyscy to robią na hura. No i też tak trochę było z jednostkami pomocniczymi i w ogóle z tymi jednostkami, jest, tak bym powiedział, nie będę wracał do historii, jest. Generalnie jak Polska długa i szeroka, mamy tysiące jednostek pomocniczych, ale nikt sobie nie zadał w ogóle pytania, po pierwsze, po co one są, po co one mają być zgodnie z prawem. Dwa, uregulowane są w taki, a nie inny sposób, że zajmują się w zasadzie niczym. I trzecia rzecz, te dwie pierwsze rzeczy powodują, że ludzie się frustrują. Tak naprawdę po co te jednostki pomocnicze? Jak one w zasadzie mają taki charakter animujący, jakiś konsultacyjny, że dużo rzeczy się zrzuca, więc zdarza się tak, że po prostu ludzie się zniechęcają. I jeżeli, moim zdaniem, jeżeli mamy taką sytuację, o której pan pisze, że w przypadku mam 11, ostatnie trzy, żeby nie było wyborów, bo nie było tak naprawdę osób, które by się zgłaszały, no to pokazuje, że ten system, który funkcjonuje u państwa w Zgierzu, nie działa. Znaczy, to jest generalnie nie działa. I to jest pytanie, po co utrzymywać tych jednostki pomocnicze, skoro nie ma ludzi, którzy by wzięli ciężar albo chcieli tam działać. Człowiek podejrzewam, że nie ma zadań, a co zaraz będę mówił, nie ma pieniędzy za zadaniami. Zatem jakby moim zdaniem w sytuacji, w której nie ma osób, które chcą startować w wyborach do jednostek pomocniczych, nie ma sensu ich utrzymywania. Znaczy, uważam, że celowym byłoby ich zlikwidowanie. To jest taka moja odpowiedź, jeżeli chodzi na sugestię pana Przemysława. To jest pytanie od pana Łukasza, czy w ramach realizacji zadania osiedle nie może działać poza swoim obszarem? Na przykład realizuje zadanie dotyczące kultury i robi wydarzenie miejskie. Wszystko musi być tylko osiedlowe? Nie, może być tak, że zadanie jakby realizuje na obszarze danego, ale to będzie otwarte wydarzenie. Znaczy, nie ma przeszkód, bo nikt nikogo nie będzie sprawdzać, czy jesteś mieszkańcem danego osiedla i nie możesz wejść. To nie jest, to akurat jakby nie tworzymy granic, nie ma granic na granicach osiedla czy sołectwa, nie ma granic. O pieniądzach za chwilę będzie, pani Alicjo. Zaraz odpowiem, o pieniądzach też będzie. Przekazanie mienia pomocniczym są środki. Przekazaniu mienia będzie. Dobra, o funduszu sołeckim to też za moment. Trochę może nie o funduszu sołeckim, czyli mamy jakby ten element. Dobra. Teraz tak, statut. Ważne jest, że jest pięć obligatoryjnych, czyli obowiązkowych rzeczy, które muszą być w statucie każdego osiedla czy sołectwa. Nazwa i obszar to jest w miarę jasne, zasady i tryb wyboru. O tyle to jest istotne, że wybory do każdej jednostki pomocniczej na terenie jednej gminy mogą się odbywać inaczej. Nie ma czegoś takiego jak ogólne zasady wyborcze do wszystkich jednostek pomocniczych. W każdym statucie jednostki pomocniczej muszą być zasady i tryb wyboru. Tryb wyboru i to może być inaczej, że na przykład na danym obszarze danego sołectwa jest tak, są wybory, obok sołectwa ma inaczej wybory, a jeszcze trzecie ma inaczej wybory. Czyli to wszystko może być uregulowane. Organizacja i zadania organów, przypominam, że na poziomie sołectwa mamy dwa organy i uchwałodawczy, to jest zebranie wiejskie i wykonawczy sołtys, na obszarze osiedla mamy Rada Osiedla i Zarząd Osiedla, zawsze muszą być dwa organy, każdy na każdej jednostce pomocniczej. Jak mamy osiedle, to zawsze musi być Zarząd Osiedla. Jak mamy okręg, przysiółek, kolonie czy cokolwiek innego, to zawsze musi być ten organ uchwałodawczy i organ wykonawczy. I to jest to, co ja już mówiłem, to jest zakres zadań przekazanych przez gminę i sposób ich realizacji, czyli te zadania i zakres i formy kontroli nad jednostką pomocniczą. Znaczy, każdy statut musi być konsultowany, to panu Kamilowi odpowiadam. Tryb odwoławczy może być uregulowany, to panu Piotrowi odpowiadam. O funduszu sołeckim trochę obok. Zatem mamy elementy podstawowe dla statutu. Tak, co drugi slajd działa. Kółeczko i co drugi slajd.
takie te skomplikowane teraz są czasy. Dobra, mamy statut. Co dalej? Jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, to jest kwestia dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to są pieniądze. I to jest w ogóle kluczowe, jeżeli chodzi o kwestie, o środki finansowe. Dobra, tylko czytam. Dobra. Środki finansowe. To jest pierwsza rzecz, jest taka. Jeżeli chodzi o finanse, to jest cały system jest. Cały system jest tak skonstruowany, że idą zadania, ale też ustawodawca przewidział to, że zadaniami mają iść pieniądze. To nie jest tak, że powołamy jednostki pomocnicze i teraz, tak jak pan tutaj napisał, że będą miały po 9 tysięcy czy tam po 90 tysięcy, nie ma znaczenia. Właśnie ustawodawca wskazuje, jak masz jednostki pomocnicze, to po pierwsze ustawa o samorządzie gminnym, ale też ustawa o finansach publicznych, to jest kwestia, te obie ustawy regulują to, że mają być przypisane pieniądze do funkcjonowania osiedli i SOS. I częścią, w ogóle w każdej uchwale budżetowej, załącznikiem do uchwały budżetowej jest kwestia gospodarowania środkami przez jednostki pomocnicze. Zatem trzeba dopisać do każdej jednostki pomocniczej, musi być przypisany budżet tak naprawdę. Zatem to jest, no są te kwestie związane z funkcjonowaniem pieniędzy. Czyli nie jest trochę tak, że też proszę zauważyć, bo wielokrotnie samorządy wskazują, że władza centralna zrzuca na nas zadania, nie daje pieniędzy. Znaczy tu działa identyczny mechanizm, znaczy działa taki mechanizm, który ma korygować to. Jak masz osiedla i sołectwa, to musisz dać im pieniądze. Znaczy to jest wprost pisane do ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Czyli pierwsza rzecz, zadania, druga jest kwestia pieniędzy. Trzecia rzecz, która jest w ogóle kluczowa też dla funkcjonowania jednostek pomocniczych, to jest to, że jednostki pomocnicze mogą dostać w zarządzanie mienie. To jest w ogóle rzecz niewykorzystywana czy zapomniana, jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze. To, że jeżeli gmina, i to już nie jest część obowiązkowo są zadania i pieniądze. Natomiast jeżeli gmina uznaje, władze gminy uznają, ale tak naprawdę też mieszkańcy, że nie tylko dajemy im zadanie i pieniądze, ale możemy oddać do zarządzania majątek. To jest bardzo ważne. Oczywiście najczęściej to było, można mówić o świetlicach, ale nie tylko. Bo mogłoby być tak, że jeżeli sołectwo wykonuje zadanie własne w zakresie kultury, to zarządza też na terenie sołectwa, powiedzmy, czy osiedla jest zlokalizowany dom kultury, czyli możemy oddać nie tylko to zadanie i pieniądze za tym, ale też naprawdę ten majątek w postaci tego domu kultury, którym zarządza dane osiedle czy sołectwo. To może być majątek nieruchomości, ale też majątek ruchomy. Zatem zawsze może być tak, że dodajemy jeszcze majątek i co jest ważne, że kwestia zarządzania tym majątkiem też musi być uregulowana w statucie danej jednostki pomocniczej, czyli okej, dajemy ci zadania, dajemy pieniądze i jeszcze możemy dołożyć ten majątek, ale to musi być uregulowane w statucie danej jednostki pomocniczej. I to jest kluczowe dla tego. O, proszę bardzo, załadował się w końcu. Iż nie będę przełączał, żeby cokolwiek było na podglądzie, żeby kółko nam się nie kręciło. I to jest jakby istotne. I jeszcze co jest ważne, że jak sołectwo czy osiedle zarządza tym majątkiem, to pieniądze, które powiedziałbym pieniądzem, będzie to najłatwiej, generuje ten majątek, czy jakby powstaje na tym majątku, są z powrotem przypisane do tego osiedla czy sołectwa. Zatem mamy zadania, pieniądze w budżecie gminy oznaczone na nas, ale jeszcze dodatkowo, jeżeli ten majątek, który dostaliśmy w zarządzanie, przynosi jakieś środki finansowe, to one też są przypisane do tego czy to jest teraz o tych kwestiach finansowych podpisywania umów odpowiem. Czyli jakby oddaję ten majątek. I teraz jest jeszcze
Ważna rzecz, jakby dopinająca cały ten system funkcjonowania osiedli sołec, to jest kwestia wydawania decyzji administracyjnych w imieniu gmin. Może się jeszcze zdarzyć tak, że gmina już jeszcze pójdzie dalej, co się w ogóle nie zdarza, że sołtys czy przewodniczący zarządu osiedla może być upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu gminy, że zamiast gminy w gminie, czyli to jakby zamiast centralnie w gminie wydawane decyzje, to one są wydawane niżej. Jakby tu też odejdę od tego, nie będę dyskutował czy opowiadał o tym, jak to zorganizować technicznie, bo to jakby nie zdarza się na siebie generalnie, jak mówię, jak daleko poszedł wiele, wiele lat temu ustawodawca, zadania, pieniądze, majątek i jeszcze władztwo decyzyjne. Więc tak naprawdę przenosi się to jakby całe funkcjonowanie tego organu, bym powiedział, znaczy tego aparatu administracyjnego ciąży, spada na sołectwo. I oczywiście zaraz się mogą pojawić pytania takie dotyczące, ale za jakie pieniądze? Znaczy to jest kwestia, jeżeli chodzi o takie osoby, które tam wykonują te zadania. No, jakby ważne jest to, że ten system został stworzony trochę na zasadzie takiej dobrowolności, że jeżeli się godzicie na to, że znaczy chcecie, żeby te osiedla czy sołectwa u was były i bierzecie na to ciężar, no to tak w zasadzie jest na zasadzie, w zasadzie to jest w ten sposób skonstruowane, że są to tak zwane diety, bym powiedział, które są, które nie są duże. Tak, więc jakby tutaj jakby to jest kwestia, że ja nie staję się płatnym pracownikiem czy osobą, która jest wynagradzana za wykonywanie tych zadań tak wprost, natomiast jakby jeżeli chcę mieć to sołectwo, no to muszę się godzić na to, że będę część tych zadań, które wykonywała do tej pory gmina, ja będę musiał o nich decydować, ale zwracam uwagę, to nie jest, polega na tym, że ja będę miał kosiarkę i będę nią jeździł, bo to jest jakby najczęstsze powiedzenie, to jest tylko kwestia tego, że jakby ten proces decyzyjny jest odwrócony. I to jest od razu wracam do tych kwestii finansowych. Właśnie, oczywiście, że to można byłoby nawet tak powiedzieć, to jest kwestia podpisywania umów, że jak sołectwo zdecyduje, czy osiedle mówi, trzeba dokonać określonego zakupu określonych środków czy usług, no to tak naprawdę takie polecenie jest wiążącym poleceniem dla urzędników i tak naprawdę dla wójta i burmistrza powinno być, no bo jeżeli się decydujesz oddać tam zadanie, to tam jest to zadanie. Widzę te jakby elementy, które nie są spójne z punktu widzenia odpowiedzialności za budżet i kwestie za wydatki, kto reprezentuje gminę zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Natomiast no to są kwestie takie, że jeżeli ja się zdecydowałem, czy w ogóle decyduję się na to, żeby wyodrębnić te sołectwa, no to decyduję się też na to, że czy osiedla, decyduję się na to, że to będzie zupełnie inaczej funkcjonowało. No się jakby odwrócić, odwracamy. I nie ma dobrych przykładów. Znaczy generalnie tak, tu odpowiada panu Kamilowi tak. Jakby nie ma dobrych przykładów, to jest pierwsza rzecz. Nikt się nie zdecydował na tak radykalne działanie, ja nie wiem, czy radykalne tak naprawdę, ale jakby wydaje mi się, że nie ma w Polsce tak odważnych samorządowców, którzy by się zdecydowali na to, żeby to zrobić poprawnie. Te dwa pierwsze elementy, zadania i pieniądze, tu pewnie można byłoby w jakiś sposób wskazywać rozwiązania, które zbliżają się do tego, praktyki, które zbliżają się do tego ustawowego, ustawowych regulacji, natomiast w zakresie i jakby zadań, pieniędzy i decyzji, to już jest kwestia tak naprawdę trochę, bym powiedział, fikcji ustawowej, w sensie takiego, że ten byt nie istnieje. Ja bardzo żałuję, że nie istnieje, czy że nie funkcjonuje, no bo tak jak ja powiedziałem gdzieś tam na samym początku, że jakby po co my wymyślamy tysiące rozwiązań proobywatelskich, panele obywatelskie, budżety obywatelskie, najróżniejszego modele konsultacji społecznych, jak tak naprawdę wyobraźmy sobie, a jeszcze do tego wyobraźmy sobie, że tak jakby cały system edukacji jest nastawiony w ten sposób, że uczymy się tego, uczymy się decydowania, wydatkowania pieniędzy, gmina też się kilka kwestii tych związanych z, bo czytam teraz, przeczytałem czat i się zgubiłem. To może jakieś pytania. Tu widziałem, że jest pani Alicja. Jak tam, czy gmina jest gotowa, żeby oddać
sować te wszystkie rzeczy. Bo podobną dyskusję ja również online prowadziłem dla administracji samorządowej gminy Węgorzewo. Jak tam się przyjęło się to? Trwają prace. Znaczy, ja się cieszę z jednego punktu widzenia, cieszę się z kilku rzeczy, ale cieszę się bardzo, że zaczyna się w Polsce jakaś duża dyskusja o tym, o sołectwach i osiedlach, po co one są. Więc jakby, no to jest jakiś ważny element, żeby tego też nie przespać. Znaczy, i zacząć się zastanawiać, znaczy, przede wszystkim o kwestie, czy one mają funkcjonować, jak funkcjonują. Dwa, czy co byśmy chcieli, żeby nasze sołectwo czy osiedle robiło, no bo to trochę też może wychodzić od osób, od ludzi. Znaczy, oczywiście, że Rada Gminy przyjmuje uchwałami i wyodrębnienie danej jednostki pomocniczej, ale też nadanie statutu. Natomiast jest kwestia taka, że no jakby sami my, jako sami mieszkańcy możemy sygnalizować kwestię tego, jak, co byśmy chcieli, żeby te nasze sołectwo funkcjonowały i osiedle. Znaczy, to jest bardzo ważne. Natomiast no jeszcze druga droga przed nami, no bo naruszyć to, czy jakby zmienić sposób myślenia o osiedlach i sołectwach. Właśnie z tym trochę tutaj Państwo podawali, zadawali pytania, kto podpisuje. Nie, ja Panie Maćku, nie pokuszę się o takie rozwiązanie. Ewentualnie możemy pomóc pracować nad rozwiązaniami, które są potrzebne dla danej społeczności, niż to, że teraz wzorcowy statut to się opublikuje, bo to nie jest kwestia tego, że weźmiemy teraz trochę co się działo w Polsce, że kopiuj w klej statuty się rozlały kiedyś i podobne są, natomiast no, to jest kwestia, że nie wiem, co dana społeczność, jakie zadanie chciałaby przejąć, jak gmina, jakie zadanie jest gotowa, jakie środki są wyliczone na te zadanie, bo to jest jakby cały skomplikowany mechanizm, jakby nie skomplikowany, ale jakby cała sekwencja zdarzeń. No jeżeli mówię, że chcemy takie zadanie, no to jest kwestia nie to, że to zadanie, gmina mówi, na to zadanie macie 5 tysięcy, no to realnie trzeba będzie obliczać, jak to zadanie ma być realizowane. Jak ma być struktura tej jednostki pomocniczej, jakie organy, no bo tego akurat nie powiedziałem, ale na przykład w osiedlach nie musi być rad osiedlowy. Może być ogólne zebranie mieszkańców, tak jak jest zebranie wiejskie. Jest zarząd, jest obowiązkowy zawsze, czyli będzie zarząd osiedla, a uchwały będą podejmowali ci mieszkańcy, które będą przychodzić na ogólne zebranie mieszkańców. I to jest jakby w jednym może być rada osiedla i zarząd, a obok osiedla może być ogólne zebranie mieszkańców i zarząd. I to jest jakby ta kwestia istotna w ogóle dla tego, czyli jakby nie ma idealnego, idealnym rozwiązaniem jest to, które pasuje do danej społeczności i danej gminy, jakby jej gotowości i struktury organizacyjnej, ale też, no jakby sobie proszę wyobrazić to, że rzeczywiście idziemy w tę stronę, że to osiedla i sołectwo wydają polecenia pracownikom administracyjnym, no jakby to jest cała zupełnie rewolucja. Tu jest jakby ten kłopot, na ile władze są gotowe, żeby oddać władztwo, czyli jakby tak naprawdę decyzyjność oddać mieszkańcom w zakresie różnych rzeczy. No i to jest kwestia tego, na ile mieszkańcy, i to jest jeszcze z drugiej strony powiem, że to jest pytanie o jeszcze jedną kwestię, na ile mieszkańcy mają wiedzę, umiejętności, gotowość na to, żeby to przygotować, bo to nie jest tak, że teraz czarodziejska różdżka zmieni nam statuty, i to będzie wszystko fajnie funkcjonowało. No to jest jakby, wydaje mi się, że takie działanie zmierzające do zmiany statutu, to czy w ogóle funkcjonowania, znaczy nie zmian statutu, żeby dobrze skonstruowana myśl powinna polegać, żeby zmienić sposób funkcjonowania jednostki pomocniczej, to będzie kilka rzeczy trzeba zrobić, ale tak naprawdę czas. Znaczy to jest kwestia, że przepisy statutowe nam nie zmienią rzeczywistości z dnia na dzień, że teraz już będzie wszystko wspaniale. I jeszcze jedna rzecz, która to jest taka wątku pobocznym, ale ona jest ważna, bo ona ucieka, no to jest kwestia zebrania wiejskiego i na przykład organizowania wyborów na obszarach, gdzie są sołectwa. No to nie jest tak, że zebranie wiejskie ma charakter wyborczy. Znaczy, zebranie wiejskie nie może wybierać sołtysa, bo to nie jest jego charakter, to jest ciało uchwałodawcze. Natomiast wybory sołtysów powinny być wyborami takimi quasi powszechnymi, że jest jakieś miejsce, czas wyborów, czy to urna, jakaś komisja, czy jakaś grupa osób, która pilnuje tego.
no to jest kwestia ordynacji, wszystko naczynia połączone. Znaczy, jeżeli to jest pierwszym pytaniem, które powinniśmy sobie w ogóle postawić i też odrzucić rzeczywistość, nie myśleć o tym, co mamy teraz, ale pierwszym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, znaczy, czy my w ogóle potrzebujemy, czy my chcemy, żeby zadania własnej gminy były realizowane przez jednostki pomocnicze. No bo to jest jakby pytanie, czy jest, ludzie są gotowi na to, czy wezmą to, czy to nie będzie tak, że na początku to jest jakby z jednej strony, a dwa, czy gmina tak potrafi zorganizować strukturę administracyjno-finansową, że to będzie funkcjonowało. No i to jest jakby kwestia, jakby to musi wszystko razem być zapięte, bo jeżeli nie będzie zapięte, to jakby najlepsze przepisy będą w rzeczywistości fikcją. I tu jakby padają, że zmienić ordynację, to jakby to też nie, znaczy to ja nie wierzę. Stroną będzie pracownik urzędu. Tak, znaczy to jakby jednostki pomocnicze nie mają osobowości prawnej, nie mają swoich budżetów, natomiast jakby ważne jest to, że jakby te pieniądze, które są przypisane do jednostek pomocniczych czy i w budżecie i te środki finansowe z zarządzania mieniem, one będą dopisane do sołectwa, do jednostek pomocniczych. Jeszcze tam było pytanie o fundusz sołecki, bo to spotkanie online nie jest o funduszu sołeckim, tylko chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że fundusz sołecki nie jest na zadania sołectwa. To nie jest kwestia. Fundusz sołecki to są pieniądze w budżecie gminy, o których decydują mieszkańcy, mieszkający na obszarze danego sołectwa. I to jest jakby jedyny związek, poza tym, że wykorzystane jest zebranie wiejskie i sołtys. To jest jedyny związek z sołectwem. Pieniądze z funduszu sołeckiego nie mogą iść na realizację zadań sołectwa. To jest pytanie jeszcze o fundusz sołecki. Jeżeli jest zaplanowane przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, to zmiana tych przedsięwzięć odbywa się poprzez zebranie wiejskie. Musi być zwołane zebranie wiejskie i ono może przesuwać środki w funduszu sołeckim. Panie Kamilu, wystarczyłoby, żeby było zadanie jakby od wywalczenia na wydatkowanie środków są inne instrumenty, znaczy na wpływanie na budżet czy na wydatki budżetowe, czy instytucji, jednostek organizacyjnych gminy, czy w ogóle całej gminy, to są inne instrumenty. Sołectwo, czy jednostka pomocy, czy osiedle dostaje zadanie i w ramach tego zadania, do tego zadania przypisane środki i później ma ewentualnie majątek. Zatem to są troszkę też inne kwestie. Sołectwa jako jednostki pomocnicze obowiązuje zasada legalizmu, czyli można działać to, co jest zapisane w statucie. Zatem jeżeli w statucie nie ma procedury odwoływania władz sołectwa, to nie można zrobić. Znaczy można, jeżeli chodzi, ta zasada z artykułu 7 Konstytucji, czyli organy władzy publicznej działają na podstawie w granicach prawa, również dotyczy tego aparatu, który jest zlokalizowany na poziomie jednostek pomocniczych, zatem mogą one robić to, co wynika z przepisów. Jednostki pomocnicze nie mają budżetu, ale powinny być wydzielone. Są w budżecie wskazane. Mhm. Nie mają, ale powinny. Tu akurat nie jestem w stanie panu odpowiedzieć. Ja się nie znam na tych kwestiach księgowania pieniędzy na kontach. Znaczy, to są pieniądze, które w uchwale budżetowej. Nie wiem, jak dokładnie będzie to wskazane w budżecie, jako jakby w tych zapisach, natomiast no, to jest kwestia, że w uchwale budżetowej są załącznikiem, pieniądze przypisane do sołectw są przypisane do jednostki, to jest załącznik do uchwały budżetowej. Jeżeli zdaniem sołectwa jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie sołectwa, to może decydować o wydatkowaniu, tak skonstruowane, panie Kamilu, zdanie jest zdaniem poprawnym. To tyle takiego świata osiedli sołectw w pigułce. Trzeba pamiętać o tym, że nie funkcjonują poprawnie, że może ten świat wyglądać inaczej, że powinny być zadania, pieniądze, może być majątek i może być władztwo decyzyjne. I że my jako mieszkańcy, i że to się dla mogą i sołectwa różnie funkcjonować, mieć różne zadania i takie małe gminy mogą być, na które mamy bezpośredni wpływ, znaczy poprzez zebranie wiejskie, poprzez odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla,
A przewodniczący zarządu jest taką osobą jakby kierującą pracami zarządu. To może jeszcze raz opowiem. Na poziomie sołectwa mamy dwa organy. Organ wykonawczy, czyli sołtysa, i organ uchwałodawczy, to jest zebranie miejskie. Natomiast na poziomie osiedla czy dzielnicy to będzie rada osiedla, rada dzielnicy jako ten organ uchwałodawczy, i organ wykonawczy to będzie zarząd osiedla czy zarząd dzielnicy. I jeszcze co jest ważne, o czym co powiedziałem, że na poziomie osiedla może być zamiast rady osiedla ogólne zebranie mieszkańców. To jeszcze chwila na pytania. Nic tylko zmieniać teraz, znaczy tak naprawdę jakoś myśleć o zupełnie innej konstrukcji tych naszych jednostek pomocniczych. No bo to też jakby przykładem to jest pani Alicja Rymszewicz z gminy Węgorzewo, z sołectwa Frygord. Tam właśnie trwają prace nad nowymi statutami. Wydaje mi się, że może być to jakiś dobry przykład. To było pytanie o, czy jakby sugestie o przykłady. To może być jakaś taka droga do tego, że może być dobrze. Jakby mnie ktoś zapytał, co należy zrobić globalnie w Polsce, żeby rozpocząć dyskusję o sołectwach, no, należałoby doprowadzić do uchylenia większości statutów jednostek pomocniczych w Polsce. Że to byłoby bardzo dobry krok do tego, żeby, taki rewolucyjny bym powiedział, właśnie nie powiedziałbym, no jest rewolucyjny, natomiast no jakby na tym, co jest, będzie ciężko zbudować. I to jest bardzo ważne, znaczy, że jakby ta zastana struktura zwyczaju funkcjonowania osiedli i sołectw jest tak trudna. Nie, panie Krzysztofie, nie można stworzyć. Jest tak trudno, jakby to też ja obserwuję, no bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ja opowiadam o tych sołectwach czy osiedlach. Zatem no jakby wiem, jak trudno jest naruszyć tę tkankę, która funkcjonuje. Dobra, i ostatnie 3 minuty na pytania i będzie koniec na tę chwilę. Zachęcam do kontaktu. Jeżeli ktoś miałby pytania prawne, to porady.sieciobywatelska.pl, porady.sieciobywatelska.pl. Zachęcam do wysyłania pytań dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych. Panie Arturze, jeżeli ktoś jest sugestia, na podstawie tych przepisów, które są teraz, dane kwestie wyborcze, czy tam trybu wyborów i zasad mają być uregulowane w statucie każdej jednostki pomocniczej. Może być tak, co jest najczęściej występuje, że one są identyczne w statutach dla wszystkich jednostek pomocniczych danej gminy, ale mogą być różne. Nie, pani Alicjo, nie może być zadanie bez środków, bo jest to wtedy kompletna fikcja. Znaczy, to jest tak, jak powiedzenie komuś, idź do sklepu i przynieś bez pieniędzy, nie dać mi pieniędzy, powiedzieć przynieś nam 5 złotych reszty. Tutaj pani Maśku powiedział odnośnie tej kwestii zarządzania odpowiedzialności. Znaczy, to jest kwestia, zgadzam się, że to jest problematyczne, natomiast ta kwestia zarządu, no oczywiście odpowiada się za ten majątek, no to jest kwestia też jakby, no rzeczywiście tego gotowości na to, żeby to przejąć. I tu jeszcze bez złotówki na ich utrzymanie, tak nie powinno być, oczywiście mogłaby tak gmina próbować uregulować, natomiast ta kwestia zarządzania musi być uregulowana osobno do danego statutu i to jest tak, że może być to regulacja taka, że podstawowe, najłatwiej powiedzieć, naprawy są po stronie sołectwa, natomiast duże inwestycyjne zawsze są finansowane z budżetu gminy. To nie jest tak, że kompletne oddanie w zarządzanie mienia powoduje to, że za wszystko odpowiada sołectwo. I odpowiadam, że czasem no, do momentu, w którym jednostki pomocy, teraz panu Przemysłowowi odpowiadam, mamy problem, że czasem część pism pozostaje bez odpowiedzi, no do momentu, w którym jednostki pomocnicze nie będą uregulowane porządnie, czyli nie będą miały zadań, no tak naprawdę ich rola jest żadna i można nie odpowiadać na pisma. No, czym innym jest to, że jest zadanie, trzeba je wykonać i wtedy pracownicy administracyjni muszą je wykonać, bo nie mają innego wyboru.
Skarżą się jednostki pomocy, no, jakby, no bo ich rola jest taka, w tej chwili ta rola konsultacyjna, mieszkańcy oczekują coś od osiedli, czy od sołtysów, czy w ogóle od radnych, czy od zarządu, natomiast jakby ten brak porządnych regulacji powoduje, że te osoby są wielokrotnie bezsilne. W Łodzi aktualnie funkcjonuje Rady Osiedla, które nie mają środków finansowych. Środki zostały przekazane przez miasto na budżet obywatelski. Rady Osiedla zostały jakieś... Właśnie, pani Martyno, no, jest to rozwiązanie po pierwsze niezgodne z prawem, a po drugie, no, właśnie to kwestia, że nie ma pieniędzy na zadania. Właśnie to podejrzewam, że nie ma zadań, w związku z tym, że nie ma pieniędzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to już jest taki mój pogląd prywatny, nie organizacji Sieci Obywatelskiej Użytkowników Polska, że kłopot jest taki, że budżety obywatelskie czy fundusze sołeckie stały się takim miejscem zapychania wszystkich potrzeb. Że jak masz jakieś, zgłaszasz się z jakimś problemem, to weź to zgłoś do budżetu obywatelskiego i jak tam, jak wygrasz, to załatwimy. Znaczy, no to jest jakby przeczytaj idei w ogóle budżetu obywatelskiego. Natomiast tak jak pani tu pisze, że aktualnie funkcjonują osiedla, które nie mają środków finansowych, tak nie może być. Mają być pieniądze, mają być zadania i pieniądze. A jeżeli nie ma, to należy zlikwidować te jednostki pomocnicze, bo one nie mają kompletnie sensu bytu. I jeszcze się pojawiają pytania. To ja bym chciał też, oczywiście nie mamy na to wpływu, ale przeprosić osoby, które w streamingu teraz obserwują, jak rozumiem, i nie dostały się, nie mogą się zalogować do platformy webinarium. No, stało się tak, że ta platforma nie była przygotowana, przynajmniej tak mi się wydaje, nie była przygotowana na tak duże obciążenie, które się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego rozwiązania. No i tak jak tam pisała w czacie, pisaliśmy w czacie naszym tutaj, że jakby platforma pracuje nad tym, żeby zwiększyć przepustowość swoich serwerów. Tak, panie Przemysławie, też się z tym zgadzam, że tu jest taka się pojawiła, bo nie wiem, czy akurat w streamingu widać czat, to ja przeczytam. Budżet obywatelski dla samorządów jest super, jak wygrywają projekty samorządowe, które powinny iść z budżetu. Tak, znaczy przypominam, że budżet obywatelski, mechanizm budżetu obywatelskiego to są środki w budżecie, więc i tak w budżecie, więc tutaj. Identycznie z funduszem sołeckim, którym w wielu miejscach się naciska na społeczności lokalne, żeby wydatkowały pieniądze na to, co wskazuje, czy życzy sobie tak zwana, bym powiedział, gmina. No i to wypacza całą ideę, bo to miały być pieniądze dla mieszkańców. Dobra, to ostatnie, to pan Przemysław pisze, to jest ostatnia możliwość zadania pytania, czy czegoś... Już nic. Dobrze, tak jak pisałem wyżej, porady.sieciobywatelska.pl. Przypominam, że jest czas przekazywania 1%. Jeżeli ktoś się rozlicza, to zachęcam na przekazanie na Sieci Obywatelską Łożdok Polska, na nasze działania związane z dbaniem o prawa i pokazywaniem, że prawo jest do używania, i w szczególności na misję związaną z przejrzystością i jawnością działania administracji na każdym szczeblu. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze raz przepraszam za kłopoty technologiczne i techniczne. Dziękuję.